Witajcie! Coś długo się nie widzieliśmy, prawda? Mam nadzieję, że mnie jeszcze pamiętacie. Jeśli nie, to przypominam. Mam na imię Martyna i jak zwykle, wraz z kolegami z redakcji, zapraszam Was do świata nowinek i ciekawostek technologicznych. Co powiecie na smartfona za 700 zł, który ma wodoszczelną obudowę, wytrzymałe szkło i łączność LTE? Nazywa się Alcatel OneTouch Go Play. Jego pełna recenzja pojawiła się już na Benchmarku. Teraz pora na film, w którym sprawdzimy jego wytrzymałość. Producent twierdzi, że smartfon jest odporny na wodę, pył i upadki. Czy faktycznie sprzęt za 700 zł wypadnie pod tym względem pozytywnie? W wideo recenzji trenujemy boks, okładamy smartfona szklanką, oblewamy wodą, obtaczamy go w mące i zupełnie przypadkowo upuszczamy na podłogę. W jakim stanie smartfon przetrwał te katusze? O tym przekonacie się już niebawem. Uchylając rąbka tajemnicy, możemy jednak potwierdzić, że był w stanie lepszym, niż się tego spodziewaliśmy. Śledźcie nasz kanał na YouTubie. Obudowa komputera. Przez większość niemal zupełnie niedoceniana. A przecież to ona spaja wszystkie podzespoły i ułatwia codzienne korzystanie z peceta. Dla entuzjastów i graczy liczy się ona jednak na równi i z wydajnym procesorem i topową kartą graficzną. Ważne, by zapewniała odpowiednią funkcjonalność. Jeszcze lepiej, gdy jednocześnie kusi wyglądem. Pamiętając o tym, firma Chiptek stworzyła absolutnie nietypową konstrukcję. SJ06B. Pod tą mało porywającą nazwą kryje się niezwykła obudowa w formacie MATX, kształtem przypominająca nieco kryształ. Metalową konstrukcję połączono tu z przeźroczystymi akrylowymi bocznymi panelami, dzięki czemu całość sprawia wrażenie jednolitej, zwartej bryły. Świetne wrażenie robi tu też całkiem przestronne wnętrze, umożliwiające beznarzędziowy montaż komponentów. Firma Chiptek pomyślała także o entuzjastach i bardziej wymagających graczach, pozwalając na precyzyjną regulację pozycji koszyka przeznaczonego dla 3,5-calowych dysków twardych. Dzięki temu znacznie łatwiej zamontować w obudowie bardzo długie karty graficzne, bądź skorzystać z dodatkowego miejsca na montaż dłuższego zasilacza w standardzie ATX PS2. Kamerka w laptopach służy zazwyczaj wyłącznie do prowadzenia wideorozmów za pomocą Skype'a bądź innego komunikatora. W nasze ręce trafił tymczasem laptop Lenovo Z5170, wyposażony w znacznie bardziej zaawansowane rozwiązanie. Intel RealSense 3D. Intel RealSense zbudowana jest z trzech obiektywów. Pierwszy z nich to klasyczna kamera HD, a pozostałe to kamera podczerwona i projektor podczerwonego światła laserowego. Kamera Intel RealSense nie tylko rejestruje obraz, ale także jego głębię, śledzi ruch i rozpoznaje gesty. Przekłada się to na dodatkowe możliwości interakcji z urządzeniami i aplikacjami. Kamerkę miałem okazję testować na kilku aplikacjach. Między innymi na prostych grach polegających na przeprowadzaniu wojowników przez kolejne plansze, sterowaniu kosmicznym myśliwcem czy wyścigach LEGO. Sterowanie dłońmi lub wychylanie całego ciała sprawia sporo frajdy i może być atrakcją samą w sobie. Najbardziej interesująca jest jednak możliwość zeskanowania twarzy i nałożenia jej na trójwymiarowy model. Cały proces zajmuje zaledwie kilka sekund i sprowadza się do spojrzenia w obiektyw oraz obrócenia głowy w lewo i w prawo. Cyfrowa twarz nakładana jest na wirtualną postać, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby umieścić ją na przykład w grze. Praktyczne testy pokazały, że Intel RealSense kryje w sobie spory potencjał. Wyraźnie jednak widać, że pełnię możliwości rozwinie on dopiero w przyszłości, w miarę pojawiania się jeszcze bardziej zaawansowanych aplikacji wspierających to rozwiązanie. Dlaczego kurczak przyszedł przez ulicę? A nie, nie o to chciałam spytać. Co jest lepsze od przenośnego dysku? Oczywiście przenośny dysk SSD z interfejsem USB 3.0. Firma SanDisk zaprezentowała model Extreme 500, który charakteryzuje się nie tylko szybkimi transferami przekraczającymi 400 MB na sekundę, ale i wyjątkowo małymi rozmiarami. Co więcej, producent uczynił go odpornym na wstrząsy, wibracje i temperaturę. Łakomy kąsek, nieprawdaż? SanDisk Extreme 500 dostępny jest w wersjach 120, 240 i 480 GB. W naszym labie wylądowała najbardziej pojemna i najszybsza wersja, której transfery dochodzą do 430 MB na sekundę przy odczycie i 400 MB przy zapisie.
Piractwo spędza sen z powiek wielu wydawcom i producentom. Przy okazji stanowi też niezłą wymówkę w przypadku słabej jakości gry i pikującej jej sprzedaży. Wszystko wskazuje jednak na to, że taki stan rzeczy już niedługo się zmieni. Jedna z najmocniejszych grup piratów ogłosiła właśnie czasowe zawieszenie łamania nowych gier. W imię sprawiedliwości. Świat stanął na głowie. Zabezpieczenie, na którym piraci połamali sobie zęby, zwie się The Nouveau Anti-Temper. Dla jasności, nie jest to kolejny system DRM, ale stale aktualizowana technologia szyfrująca zapobiegająca łamaniu właściwych DRM-ów. I to właśnie owe poprawki istniejącego kodu sprawiają, że jest to najskuteczniejsze zabezpieczenie, jakie dotąd powstało. O trudności jego złamania świadczyć może fakt, że na rozpracowanie kolejnych nowych gier wykorzystujących The Nouveau piraci potrzebują coraz więcej czasu. Doszło nawet do tego, że 3DM, jedna z największych grup hakerów, ogłosiła na początku lutego, że przez najbliższe 12 miesięcy nie będzie łamać gier przeznaczonych dla pojedynczego gracza. Ponoć ma to być eksperyment, który jednoznacznie udowodni, że działalność hakerów nie ma wpływu na ewentualne zyski wydawców i producentów. Co ciekawe, wcześniej szefowa tej ekipy zwiastowała rychły koniec pirackich wersji gier właśnie przez The Nouveau. I choć parę dni temu 3DM znów dało o sobie znać, informując, że w końcu udało im się złamać zabezpieczenie, to jednak z uwagi na stopień jego zaawansowania, zwycięstwo to wcale nie jest takie pewne. A teraz sprzęt od Epsona. Epson proponuje swoje urządzenie do użytku domowego. Epson EHTW5350 to nowoczesny projektor, dzięki któremu można cieszyć się kinem domowym najwyższej jakości w wyjątkowo przystępnej cenie. Oferuje wyrazisty i płynny obraz 2D i 3D, w rozdzielczości Full HD i przekątnej nawet do 300 cali. Lampa o mocy 200 W zapewnia jasność na poziomie 2200 lumenów i wyraźne jasne kolory w świetle dziennym. Z kolei głęboka czerń i wysoki dynamiczny kontrast gwarantują doskonałe wrażenia wizualne nawet w najciemniejszych i najbardziej klimatycznych scenach. Dzięki łatwej instalacji projektor świetnie pasować będzie do każdego wnętrza. Urządzenie oferuje również wygodne funkcje łączności, w tym technologię Miracast i Wi-Fi Direct, pozwalające na bezprzewodowe udostępnianie filmów i zdjęć na dużym ekranie. Któż nie zna Ubisoftu? Firma ta, podkręcając atmosfery wokół swoich nowych produkcji, nie ma sobie równych. Tak było w przypadku szalenie oczekiwanego Watch Dogs, tak jest i z nadchodzącym The Division. Oczekiwania są ogromne. Czy tym razem uda się uniknąć rozczarowania? Zobaczymy. Przed nami weekend otwartych beta testów. Długo czekaliśmy na tę produkcję. Od pierwszych zapowiedzi The Division minęły już bowiem niemal 3 lata. Mimo to, tytuł ten wciąż nie schodzi z ust graczy. I nie ma się czemu dziwić, skoro pierwsza prezentacja pozostawiła nas wszystkich z uczuciem potrzeby podjęcia natychmiastowej rozgrywki. Niestety, ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosło sporo zmian w oprawie graficznej. Niekoniecznie pozytywnych. Na domiar złego towarzyszyły im dość kontrowersyjne wypowiedzi twórców, przez co atmosfera wokół gry jeszcze bardziej zgęstniała. Wszystkie nasze wątpliwości mogą jednak rozwiać otwarte beta testy zaplanowane już na ten weekend. Weźmiecie w nich udział? Bo my na pewno. Before we decided that our playgrounds will now become our battlefields. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś uwagi albo propozycje co do kolejnych odsłon naszej wideoserii, podzielcie się nimi w komentarzach. Gorąco zachęcamy też do czytania artykułów, które ukazują się na łamach naszego portalu. Jest w czym wybierać. A na razie się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!